No dobrze, to rozpoczynamy ten dowód formalny. Proszę włączyć kamerki. No więc proszę Państwa, zrealizujmy tę heurystykę, o której mówiłem. No więc tak, lokalnie mam, czyli mam jakiś obszar, w którym są współrzędne Y1 aż do Yn, no i ja je potraktuję jakoś tak, tutaj wybiorę jakąś taką, tą jako pierwszą współrzędną, to wybiorę jakoś. Tak, no to jest ten punkt i może zrobię tak, że ten nasz punkt niech będzie postaci takiej, żeby to T było równe 1, czyli nasz punkt M, no to się równa 1, a te wszystkie pozostałe 0 aż do 0. No gdyby tak nie było, to bym poprzesuwał, prawda? Gdyby to wartość tego T w tym punkcie nie była 1, ale 15, to bym nowe T napisał równe stare T minus 14, prawda? No i tak można zawsze tak wybrać te współrzędne, żeby tak było. I teraz wybierzmy nowe współrzędne, prawda? Więc tą współrzędną T zostawmy, a Y zapiszmy w postaci T razy XI. No i to jest zamiana współrzędnych, no z wyjątkiem tego punktu, gdzie T jest równe 0. No ale właśnie, bo chciałem po tym T jakoś tak, o tak właśnie ściągać to wszystko do tego punktu, czyli tutaj jest powierzchnia T równe 0, no a my jesteśmy tutaj na tej powierzchni, no i wprowadzamy takie nowe współrzędne. No i proszę Państwa, to ta nasza alfa, która jest powiedzmy k plus 1 formą, no może zostać przepisana w tych współrzędnych. No najpierw może zostać przepisana w tych współrzędnych, a następnie jak y wyrazimy przez te x-y, no to wszędzie tam, gdzie no to wystąpi parę razy to T, w związku z tym w tym punkcie ta forma będzie równa 0. No w każdym razie w nowe współrzędne, czyli nowe współrzędne T, to samo T, co tam było, oraz XI. No i tę formę można podzielić na część, która nie zawiera dt, prawda, czyli wszystkie pozostałe współrzędne, no to ją napiszemy powiedzmy w k plus 1 oraz część, która zawiera dt, no to dt napiszmy expressis verbis dt, a tutaj będzie u k, prawda? No to jest taka banalny podział. Po prostu ta forma zawiera różniczki wszystkich współrzędnych i tu zgromadziliśmy różniczki wszystkich współrzędnych z wyjątkiem tej pierwszej, a tutaj zgromadziliśmy człony, które zawierają różniczkę tej pierwszej. I teraz tak, co to znaczy, że ta forma jest zamknięta? No to jak różniczkujemy to, no to banalna sprawa. Albo to różniczkujemy po zmiennych, prawda? Czyli to w k plus 1 oraz u k to są formy na n minus 1
wymiarowej powierzchni T równe konstant, prawda? To znaczy, to nie jest, to nie są, bo one też zależą od T w każdym punkcie, ale zawierają tylko różniczki tych pozostałych współrzędnych, więc w każdym punkcie to są formy na tej powierzchni o jeden wymiar mniejsze. No to teraz tak. Żeby to zróżniczkować, no to trzeba albo zróżniczkować na tej powierzchni k-wymiarowej, przepraszam, n-1 wymiarowej, prawda? Czyli różniczkujemy tylko po tych współrzędnych x, no albo po dt, prawda? No to jak po dt różniczkujemy, no to będzie... to trzeba zróżniczkować dw k minus 1 po dt. No i następnie dopisać dt. Przepraszam bardzo, ale tak naprawdę jak różniczkuję te różniczkuję współrzędne po dt i potem dostawiam dt, to dt powinno stać na początku, prawda? Bo zawsze pamiętamy, że różniczkowanie, czyli to będzie dt, no a tutaj będą pochodne po t tych współczynników w, czyli to będzie dw k plus 1 po dt. No i jeszcze trzeba różniczkować to. No tutaj po dt1 nie, po dt nie ma co różniczkować, bo dt już jest, tylko trzeba różniczkować po tym. Więc chciałoby się napisać plus, chciałoby się napisać, prawda, że to jest dt, a tutaj zróżniczkować tę formę, prawda, d u k. No ale tak jest niedobrze, bo jak my różniczkujemy to, to pamiętamy ten wzór Leibnica uogólniony, który nam mówi, że rzeczywiście różniczka zewnętrzna iloczynu, no to jest, trzeba zadziałać na pierwszy, no to wyjdzie 0, bo dd jest 0, albo na drugi, ale razy minus 1, prawda? Dlatego, że taka była... Czyli tutaj naprawdę jest minus. No i wiemy, że ta forma jest zamknięta, czyli to jest 0. No to jak to jest 0, to oddzielnie człony, które nie zawierają dt, muszą być równe 0, czyli stąd wniosek jest, że to w na każdej z tych powierzchni musi być równe 0 i oddzielnie te człony, które zawierają dt, też muszą dać 0. No co to znaczy? No, że to plus to ma być równe 0, czyli duk musi być równe właśnie dwk plus 1 po dt. Czy ja się dobrze wyraziłem? Bo to jest tak, że rzeczywiście to są formy na powierzchniach o jeden wymiar mniejsze, ale na wszystkich tych powierzchniach, więc one jeszcze zależą od tego, na której powierzchni, więc jako formy one zawierają różniczki tylko tych współrzędnych, ale zależą od t. W związku z tym to różniczkowanie po dt to jest różniczkowanie po tym dodatkowym parametrze. No to proszę Państwa, już rozwiązujemy. To rozwiązanie jest takie, że to B
które ma być K-formą, beta, które ma być rozwiązaniem tego równania, prawda? Bo my rozwiązujemy to równanie. To jest dane, a my chcielibyśmy znaleźć betę. No to rozwiązujemy. Jako tę betę weźmiemy właśnie to UK. Ono jest na każdej powierzchni T równe konstans, to jest jakaś forma i my to scałkujemy od zera do T po D tau. Widzicie Państwo? To jest dokładnie to, co ja tutaj mówiłem. No tyle tylko, że tutaj tak mówiłem w takim sensie radialnym, ale tak mniej więcej to samo, prawda? Że to będą te formy takie, te, które jeszcze będziemy całkować po tym jednym dodatkowym wymiarze, tak żeby to do zera złożyć. Proszę Państwa, no to zaraz muszę udowodnić. Muszę udowodnić, że to jest rzeczywiście dobre rozwiązanie tego mojego równania. Ale jeszcze zanim to udowodnię, to zauważmy, proszę Państwa, taką rzecz, że te formy, że na przykład W od 0 równa się 0. No dlaczego? Dlatego, że gdybyśmy to wypisali w tym układzie współrzędnych Y, no to by było normalnie, byłaby forma, która zawiera te współrzędne Y. A następnie jak my na Y podstawiamy te X-y, no to jakiś, to, no to przy dx-ach wystąpi t, co najmniej w pierwszej potędze. No to w zerze to jest 0, prawda? W zerze to jest 0. Czyli pamiętamy, że, no i to samo odnosi się do u, ale to nie ma znaczenia. No dobrze. No to teraz sprawdzenie, czyli to jest definicja mojego rozwiązania. Moje rozwiązanie to jest taka całka po tym dodatkowym parametrze od zera do t, tylko pamiętamy, że właśnie dzięki temu podstawieniu to jest takie ściąganie do jednego punktu. Gdybym ja to zrobił w tym układzie współrzędnych, to nic by z tego nie wyszło. No a coś by wyszło, z tego by nie wyszło. Jeszcze trzeba było coś innego dorobić. A dzięki temu trikowi to nam wyjdzie. No więc proszę Państwa, liczmy, ile wynosi to D beta K. No to trzeba różniczkować, prawda? To wszystko się dzieje w tej n-wymiarowej przestrzeni, więc te współrzędne są X, ale jeszcze T, prawda? To samo U nie zawiera dt, bo u, prawda, zawiera tylko te współrzędne x. Ono zależy od t, ale zawiera różniczki tylko x-ów. No ale jak mamy różniczkować w tej n-wymiarowej przestrzeni, no to musimy zróżniczkować i po tych x-ach, i po t. No to różniczkowanie po t to jest łatwe. No bo to różniczkowanie, no to jest różniczkujemy całkę, pochodna z całki to jest sama funkcja i razy dt dostawiamy na początku, czyli to jest dt razy pochodna, uwaga, tu napiszę w punkcie t, no i x, no i w punkcie t, to jest dt razy pochodna tego w punkcie t, no to jest właśnie to UK, no w punkcie T.
No to już nieźle, bo odtworzyłem ten człon. No ale jeszcze trzeba to zróżniczkować po tych pozostałych, po DX-ach. No to dla ustalonego T, jak różniczkujemy po DX-ach, to wchodzimy pod tę całkę. Oczywiście twierdzenie o różniczkowaniu stałek z parametrem jest spełnione, bo zakładamy, że to wszystko jest gładkie. No czyli trzeba z tym D wejść tu pod całkę, czyli jeszcze będzie całka od zera do T, a tutaj będzie po prostu D u K. No, w punkcie oczywiście tau, D tau. No ale proszę Państwa, skoro forma była zamknięta, no to wiemy, że to DU jest równe tyle, prawda? No to podstawimy. Czyli to się równa, to DT, ach, może ja pójdę na łatwiznę, bo nie chcę, bo się boję, że mi się nie zmieści. To jak tutaj wstawimy, to to będzie równe całka od zera do T, a tutaj zamiast DU wstawiamy pochodną tego W po DT, prawda? Czyli DWK plus 1 po DT, no ale wziętą w punkcie tau D tau, no to to jest całka z pochodnej. No to my wiemy, czy to widać, jak ja tak piszę tą czerwoną kredą, czy to słabo widać. Ha, słabiej troszkę widać. Ale widać? Proszę mi powiedzieć. Tak, u mnie w porządku widać. Tak? No dobrze, będę się starał mocniej przyciskać, bo tutaj na tablicy to ładnie widać i jest czerwone. No dobrze. Ale całka z pochodnej to jest różniczka, to jest różnica, prawda? Czyli to jest WK plus 1 wzięta w punkcie T na górze minus WK plus 1 wzięta w punkcie 0. No ale w punkcie 0 to jest 0, bośmy właśnie to ściągnęli do zera i dzięki temu podstawieniu właśnie te różniczki x-ów zawsze tam, gdzie jest różniczka x-a, to tam się jeszcze pojawia to T, bo to był taki dobry układ współrzędnych, a to jest układ współrzędnych, który w zerze już nie jest dobry, prawda? Bo w zerze to już tam się zlepiają te punkty. No ale tak to jest, prawda? Jak te y przeprawimy na x i t, no to tak to będzie. Więc w zerze różniczki x-ów są mnożone przez t i w związku z tym to jest równe 0, czyli tego nie ma. No to proszę Państwa, zdumionym naszym oczom okazuje się, że ta różniczka to jest to, no to jest to. A oprócz tego jest jeszcze to w, no to właśnie jest to, co tutaj było, prawda? I w związku z tym wszystko się zgadza, prawda? Wszystko się zgadza. I to jest ta taka analityczna wersja tego, co ja Państwu tu narysowałem, prawda? Że jak chcę powiedzieć, ile wynosi beta na czymś takim, to muszę wybrać sobie punkt i to wszystko ściągać do tego punktu. I jak ściągam takie coś k minus 1 wymiarowego do punktu, to zostawia ślad k wymiarowy i trzeba stałkować po tym k wymiarowym. Oj, tutaj naknociłem, bo widzę, że ach, bo tutaj było k i k plus 1, a tutaj jest k minus 1 i k. No dobrze, ale rozumiecie Państwo, o co chodzi, prawda? Rozumiecie, że biorę o jeden wymiar mniejszy niż ta moja forma, no i jak to ściągam do punktu, to całkuję o czymś,
po czymś, co już ma tyle wymiarów, ile trzeba do całkowania tej mojej formy. Proszę Państwa, to jeszcze parę słówek o tej topologii algebraicznej, bo to jest, prawda, no aż wstyd o czymś tak ważnym mówić tak w paru słówkach, ale to jest bardzo ważne. Mianowicie, jak mamy rozmaitość różniczkowalną, to ZK od M to są właśnie te formy zamknięte. Formy, K-formy, właśnie tutaj K napisałem. K-formy zamknięte. Tak. Czyli, a dlaczego Z to się nazywa? Bo to są cykle, prawda? Cykle. To są cykle. A po niemiecku cykl to się pisze przez Z, bo jak Państwo pamiętacie, nie wiem, albo może wiecie, cykl, w ogóle w niemieckim języku jak jest Z, to, to się często jako C czyta, prawda? Na przykład samochód, który my czytamy jako Suzuki, to Niemiec czyta Suzuki, bo S jako Z czyta, a Z jako C. Suzuki po niemiecku, prawda? Więc cykle. No proszę Państwa, nauki przyrodnicze w pewnym momencie były zdominowane przez naukę niemiecką, wspaniałą, wielką, no ale dzięki działalności Hitlera ta nauka się wyniosła z Niemiec, bo on chciał, żeby była bardziej niemiecka, prawda, narodowa, no i w rezultacie zniszczył naukę niemiecką. No ale pozostała nomenklatura. No i właśnie ta nomenklatura polegająca na tym, że formy zamknięte, czyli cykle, oznacza się w ten sposób. A z kolei brzegi to są, no aha, no czyli cykle to, że D alfa jest równe 0. A BK to są też K formy zupełne. Czyli brzegi. Brzegi czy kobrzegi, prawda? Czyli takie, że alfa jest równe D beta. No i oczywiście BK jest podprzestrzenią wektorową w ZK, prawda? No dlaczego? Dlatego, że każdy brzeg jest cyklem. No bo jak coś jest brzegiem, to jeszcze raz przyłożymy D i będziemy mieli tu 2 razy D, czyli 0. No to proszę Państwa, jak mamy przestrzeń wektorową i jej podprzestrzeń, no to można podzielić, prawda? Czyli można zrobić coś takiego, ZK podzielone przez BK. Co to znaczy? To znaczy, jak wyglądają elementy. Elementy to są klasy równoważności, czyli to są dwa cykle, nazywamy równoważnymi, jeśli ich różnica jest brzegiem. To jest bardzo ważna przestrzeń i to się nazywa przestrzeń
kohomologii. No od M, prawda? Od M. No powinienem tutaj napisać od M. Czyli co to jest element tej przestrzeni? To jest klasa cykli modulo brzegi. Dwa cykle nazywamy równoważnymi, no jeśli ich różnica jest brzegiem. I okazuje się, że ta przestrzeń niesie bardzo, bardzo ważną informację topologiczną. No, jakbym się rozgadał, to bym mógł bardzo długo Państwu opowiadać, ale w szczególności na przykład widać, że jak topologia jest trywialna, to często ta przestrzeń H jest zerowymiarowa, prawda? No ale czyli na przykład przestrzeń R2 pełna ma trywialną tą grupę kohomologii, ponieważ można globalnie tak ściągać do punktu. I cały ten dowód, który Państwu przeprowadziłem lokalnie, to można go przeprowadzić globalnie. Natomiast przestrzeń z usuniętą dziurką, a to już nie, bo się nie da tak globalnie ściągnąć do punktu. No i zresztą widać, że znaleźliśmy jeden cykl, prawda, oto, to jest jeden cykl. Musiałem tą dziurkę wyrzucić, dlatego że na całym R2 to nie jest forma, dlatego że w zerze ona jest nieokreślona, prawda? A jak wyrzucę to zero, to jest bardzo dobra, gładka forma różniczkowa, która jest zamknięta, czyli jest cyklem, natomiast nie jest zupełna. Czyli mamy przynajmniej jeden element tej przestrzeni H1. I okazuje się, że każda inna w tej przestrzeni jest doń równoważna, czyli to H1 dla takiej przestrzeni z taką prostą, trywialną dziurką jest jednowymiarowe. A ktoś z Państwa mógłby sobie zadanie umysłowe, gdyby dwie dziurki zrobić, o, czyli taka przestrzeń R2 z dwiema dziurkami, to ona ma dwuwymiarową przestrzeń kohomologii. No i może na tym zakończę, no po prostu te przestrzenie, czy też, bo ja tutaj to zrobiłem w języku przestrzeni wektorowych. No przestrzeń wektorowa jest grupą oczywiście abelową. Czasami się to robi w języku grup. To zależy jaka to jest struktura. Często się mówi na to grupa kohomologii. Teraz jeszcze tych grup kohomologii jest bardzo wiele, dlatego że dla różnego K, jak mamy przestrzeń 50-wymiarową, no to pytanie, ile wynosi H1, ile wynosi H2, ile wynosi H3 i wymiar tej każdej z tych grup kohomologii mówi o tym, ile jakiego rodzaju dziurek, prawda? Ile jakiego rodzaju dziurek. Skończę na tym. I zachęcam Państwa do tego, żeby najpierw poczytać troszeczkę z tej mojej książki, no ale tam tak bardzo dużo na ten temat nie ma, ale potem na ćwiczeniach sobie zrobicie troszkę przykładów. Niech ja się zastanowię, czy jeszcze jakichś pendencji nie ma, ale chyba po prostu przejdę do nowego działu. Przepraszam, jeszcze nie przechodzę. Ten nowy dział to będzie geometria riemannowska. I przy okazji będę równolegle robił geometrię pseudo-riemannowską. Oj, przepraszam bardzo. Przy okazji będę robił geometrię pseudo-riemannowską.
Tak, tak, tak. Ale jeszcze do tego nie przejdę, ponieważ właśnie chciałem tak lepiej omówić coś, o czym już napomknąłem, mianowicie dobrze, dualna reprezentacja. Formy różniczkowe. No to proszę Państwa, na przykład dla form najwyższego rzędu, to można powiedzieć, no forma najwyższego rzędu to jest w dowolnym układzie współrzędnych, to jest iloczyn zewnętrzny różniczek wszystkich współrzędnych razy jakaś funkcja. Więc ktoś by mógł powiedzieć, aha, czyli forma najwyższego rzędu to jest to samo, co funkcja. No ale nie to samo. Dlaczego? Dlatego, że przy przejściu do innego układu współrzędnych, jak mamy alfa n, to jest, jak tu by było f razy dx1 i tak dalej, aż do dxn, to jakbym chciał przejść do innego układu współrzędnych, to jak dx zamienię na dy, prawda, to dy1 aż do dyn, no to tutaj jak te wszystkie x zamienię na y, no to tu jeszcze wyjdzie wyznacznik z dx po dy, prawda, wyznacznik z tej macierzy Jacobiego, no f jak było, tak było. Także widać, że przy przejściu do nowego układu współrzędnych f nie zachowuje się jak skalar, tylko mnoży się przez ten wyznacznik. Więc to nie jest, czyli forma najwyższego rzędu czasami pozornie wygląda jak pole skalarne, ale trzeba pamiętać, że to nie jest pole skalarne, to się nazywa pole gęstości skalarnej. No i proszę Państwa, w fizyce oczywiście my rozróżniamy między wielkościami, które są prawdziwymi skalarami, a tymi gęstościami. Jak temperaturę chcemy podać, mapę temperatury, to wszystko jedno, w jakich współrzędnych my to nie wiem, czy glob ziemski, czy nasz kraj sparametryzujemy, to jak gdzieś było 15 stopni, to w innych współrzędnych też jest 15 stopni. A jak chcemy podać na przykład stężenie czego? PM albo stężenie pyłków dla ludzi, którzy mają alergię, no to to się, to nie jest skalar, liczy się w ilości tego pyłków czy czegoś tam innego, na przykład na metr kwadratowy, jak chcę, na metr sześcienny, jak chcę obliczyć, ile tych pyłków jest w tej sali, Państwo nie widzicie, ale ja tu stoję przed taką wielką, pustą salą, 006, to muszę to stałkować. No i jak całkuję to w metrach sześciennych, to jest dobrze, ale teraz gdybym był w Anglii i tę salę mierzył w jardach, no to bym musiał inną funkcję całkować, prawda? I przelicznik to jest właśnie ten wyznacznik, prawda? To jest jardy na metry do trzeciej potęgi, jak to jest w trzech wymiarach, prawda? Więc istnieją w fizyce wielkości, które są skalarami, a istnieją takie, które są gęstościami skalarnymi. No i tak samo jest dla innych. Mówiliśmy, że taką n minus 1 formę to można w ten sposób, zamiast mówić, jakie różniczki występują, to można powiedzieć, że występują wszystkie,
z wyjątkiem którejś, prawda? Czyli iloczyn wewnętrzny z D po DX I. No i teraz to I może być dowolne od 1 aż do N. W związku z tym tutaj występuje jakiś współczynnik. I teraz, czyli współrzędnymi formy mogą być takie tensory, bo jednocześnie myśmy to pisali w postaci takiej, że to jest I1 aż do I N minus 1 DX I1 aż do DX I minus I ze znaczkiem N minus 1. No i tutaj były te współczynniki, jeszcze pisaliśmy 1 nad N minus 1 silnia, żeby tam pewne wzory łatwiej, prawda? Więc można N minus 1 formę reprezentować przez taki skośno-symetryczny tensor i on, jak przejdziemy do innego układu współrzędnych, to każdy dx zamienia się na dx po dy razy dy i w związku z tym to dx po dy żeni się z tą omegą i w związku z tym prawo transformacyjne na te współczynniki omega jest tensorowe. Natomiast można też reprezentować w ten sposób, że nie mówimy, jakie różniczki występują, ale jakich brakuje. No i teraz jak przechodzimy do nowego układu współrzędnych, to po pierwsze te d po dxi zamienia się na d po dyi i w związku z tym daje tutaj czynnik taki, który pozornie nam sugeruje, że to ai to się zachowuje tak jak wektor, prawda? Tak jak wektor, no bo coś takiego to byłby wektor, tak? Ale nie. Dlatego, że jeszcze jest to, w związku z tym jeszcze wystąpi taki wyznacznik. I to jest gęstość wektorowa, prawda? To jest gęstość wektorowa. A teraz jeszcze w tym wszystkim, proszę Państwa, jest jeszcze pewien mętlik, na który tylko zwracam uwagę na to, że jak mamy jakiś układ współrzędnych, to iloczyn wszystkich różniczek wszystkich współrzędnych, no może stanowić taką bazę, prawda, w zbiorze n form, tylko że to nie jest jednoznaczne, bo jak jest rozmaitość zorientowana, to spośród tych dwóch można wybrać, prawda, bo nigdy kolejność nie jest zadana. Otóż zawsze na rozmaitości zorientowanej ta reprezentacja jest jednoznaczna, bo możemy wybrać ten element objętości zgodny z orientacją. Natomiast jak nie ma orientacji, no to tu jest jeszcze taka ambiwalencja i ja kiedyś Państwu może o tym opowiem, no to jest związane z tym, że formy, że istnieją takie formy różniczkowe, o których ja tutaj mówię, to są w literaturze nazywa się formami even, to znaczy parzystymi i one reagują, jak się je całkuje po płacie, to one reagują na orientację tego płatu. Państwo pamiętacie, jak definiowałem całkę z formy po płacie, to orientacja była bardzo ważna. Ale istnieją też takie formy, które orientują, które są, reagują nie na orientację płata, a na orientację zewnętrzną. To znaczy, na przykład, w którą stronę my przechodzimy. Orientacja zewnętrzna to jest orientacja przestrzeni dopełniającej do płata. Ja pozostanę na razie na poziomie
takich luźnych uwag i chciałem tylko podkreślić, że jeśli cała rozmaitość jest zorientowana, to jest jednoznaczna odpowiedniość między orientacją wewnętrzną a zewnętrzną, prawda? Bo jak cała rozmaitość jest zorientowana i mamy orientację wewnętrzną, to wyznacza jednoznacznie orientację przestrzeni dopełniającej tak, żeby jak ustawię najpierw te różniczki, te transwersalne w kolejności odpowiadającej tej zewnętrznej orientacji, a następnie te różniczki wewnętrzne znów w kolejności odpowiadającej, to żeby wyszło coś, co jest zgodne z orientacją całej przestrzeni, prawda? To mówiłem Państwu w przypadku, kiedy to ten kowymiar jest równy 1, prawda? No to mówiłem, że orientacja jest dziedziczona w ten sposób, bo orientacja zewnętrzna jest zawsze dana, prawda, na zewnątrz. Natomiast jak nie ma, jak cała przestrzeń nie jest zorientowana, to jest ambiwalentne i trzeba używać tak zwanych form różniczkowych od, czyli nieparzystych, takich, które reagują na orientację zewnętrzną. Ale na razie, proszę Państwa, bardzo ważne pytanie, czy na przykład nasza czasoprzestrzeń, w której żyjemy, jest zorientowana, czy nie jest zorientowana. No to fizycy cząstek elementarnych tym się zajmują, badają, czy jakieś oddziaływania, na przykład słabe, wyróżniają jakąś orientację, czy nie. No na przykład życie, takie jakie mamy na Ziemi, to jakoś wyróżnia orientację, prawda? Jakieś tam cukry w jedną stronę zorientowane występują dużo częściej niż inne. Więc można by było podejrzewać, że nasza czasoprzestrzeń jakoś tam wyróżnia pewną orientację. No w dziedzinie cząstek elementarnych, to ja nie wiem, jaki jest teraz status, ale niedawno jeszcze, no to wydawało się, że też wyróżniona jest jakaś orientacja, czyli że te oddziaływania nie są niezmiennicze ze względu na zamianę orientacji. Zostawmy to wszystko na boku. Dla potrzeb mojego wykładu zakładamy, że orientacja, że czasoprzestrzeń, czyli że ta rozmaitość M jest zorientowana i w związku z tym zawsze istnieje jeden, ten uprzywilejowany element objętości zgodny z orientacją. Już zaraz kończę i proszę Państwa, K-forma, dowolna K-forma może być też reprezentowana w ten sposób, że nie będziemy wyliczać, jakie różniczki ona zawiera, tylko będziemy wyliczać, jakich różniczek nie ma. Więc napiszemy najpierw tę formę objętości. Zgodną z orientacją, a potem powiemy, jakich nie ma. No to tutaj napiszemy d po d x j 1, a tu d po d x j l, czyli l wyrzucimy, prawda? No to oznacza, że w tej formie L slotów zajmiemy, prawda? No i tu muszą być jakieś współczynniki. No to te współczynniki, one muszą mieć górne wskaźniki J1 aż do JL. To powinno być antysymetryczne, bo jakby nie było, to i tak, ponieważ to jest antysymetryczne, to wejdzie do gry tylko część całkowicie antysymetryczna, czyli ta część, która nie jest całkowicie antysymetryczna, by tutaj się by wypadła z gry. No i
podobnie jak tam, jeden podzielimy przez L silnia. Dlaczego? Dlatego, że to antysymetryczne z antysymetrycznym, jak się sumuje, no to permutacje tych jotów dają ten sam, zawsze ten sam wynik, prawda? Bo albo permutacja jest parzysta, wtedy to się nie zmienia i to się nie zmienia, albo jest nieparzysta, to się zmieni znak i tu się zmieni znak. Więc w sumie, w takiej sumie wystąpi L silnia takich samych członów. No to podzielimy przez to L silnia i coś takiego, to jest ta dualna reprezentacja, przy czym oczywiście L plus K ma być równe N, prawda? No bo jak to jest K forma, to z N różniczek musieliśmy wyrzucić N minus K, żeby nam zostało K, prawda? No i proszę Państwa, i znów to jest bardzo, bardzo ważna reprezentacja w fizyce. W książkach matematycznych to tak ona jest troszkę po macoszemu traktowana, bo to jest takie, prawda, no nic wielkiego. No można tak zapisać, można tak zapisać. Matematycy na ogół lubią dowodzić twierdzenia bez użycia współrzędnych. No a fizyk biedny, który musi coś tam policzyć, na przykład wysłać tego łazika na Marsa, no to musi używać współrzędnych i w tych współrzędnych równania różniczkowe rozwiązywać, prawda? I teraz znów proszę zauważyć, że gdyby tego nie było, to coś by się zachowywało tak jak tensor. Przy przejściu od x-ów do nowego układu współrzędnych y, to każdy ten składnik by się mnożył jeszcze przez macierz, prawda, dy po dx. Ale jest jeszcze ten człon, który przy transformacji mnoży się znów przez ten sam wyznacznik. I w związku z tym, o ile przy takiej reprezentacji to ta omega to jest macierz składowych tensora, o tyle to nie jest tensor, tylko to jest, jak się mówi, gęstość tensorowa. No nie ma na tym wielkiej filozofii, ale ta reprezentacja jest niezwykle ważna. Niezwykle ważna. Bardzo przepraszam, że przeciągnąłem, bo jeszcze chciałem napisać i już bym zakończył, jak wygląda pochodna zewnętrzna w tej reprezentacji, ale to już by było nadużycie, także to już następnym razem. I następnym razem zaczniemy geometrię riemannowską. Proszę Państwa, poczytajcie trochę z tej mojej książki, tego, o czym dzisiaj była mowa, no bo ja uważam, że moim zadaniem jest budzenie w Was intuicji, a w tej książce zapisałem bardzo wiele rozmaitych obserwacji, na które nie mam czasu w czasie wykładu. Dziękuję Państwu bardzo. Jakby były pytania, to jest... Mógłbym zadać pytanie? Dlaczego właściwie formy zamknięte nazywa się cyklami? Nie zrozumiałem, proszę głośniej. Czy słychać mnie? Dlaczego formy zamknięte nazywane są cyklami? A, dlaczego? Skąd ta nazwa? Dlatego, no to jest przez analogię, dlaczego, bo to samo można na powierzchniach. Mianowicie coś, co ma znikający brzeg, jest właśnie cyklem, prawda? Czyli coś, czego brzeg znika, jest cyklem. No tak jak tutaj Państwu pokazywałem. No więc powinienem powiedzieć, to są kocykle, dlatego że dokładnie tę samą konstrukcję można zrobić nie dla
pochodnej zewnętrznej, tylko dla brzegu i rozważać powierzchnie, takie, które nie mają brzegu i takie, które są same brzegami. No i prawda, na przykład kółko, jak wezmę kółko, to jego brzeg jest równy zero, a ono jest samo jest brzegiem, ale w przestrzeni, w której jest dziurka, to nie ma niczego, którego brzegiem byłoby to kółko, prawda? Dlatego, żeby trzeba było jeszcze tutaj drugie kółko, o, dwa kółka. Czyli kółko jest właśnie takim cyklem, ale wcale niekoniecznie brzegiem. I ta terminologia pochodzi właśnie z tej topologii, natomiast ja Państwu, natomiast ta terminologia przyjęła się również w tym dualnym obrazie. Ja teraz powinienem tutaj mówić ko-cykle i ko-brzegi, ale to już się, no tak, tak, czyli ko-cykle i ko-brzegi. Dobrze, to dziękuję bardzo. Właśnie z tych rozważań czysto topologicznych. Ale jest taki dualizm między tym obrazem topologicznym, a tym obrazem analitycznym. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy coś jeszcze? No to jak nie, to dziękuję i do zobaczenia za tydzień.